Siemanko, jestem Lucek, a dzisiaj pokażę wam, jak grać w NFS World na tablecie. Jest to bardzo ciekawa sprawa, używam po prostu pulpitu zdalnego od Google'a. Będziecie widzieć ekran mojego monitora przy użyciu kamery, a ja pójdę do mojego pasera Tiego i po prostu będę próbował grać na tablecie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej, no więc jestem w moim Passerat Team. Teraz pokażę wam, jak to będzie działać. Robimy tak. Pierwsze co, to trzeba mieć klawiaturę bezprzewodową, dlatego że w Wordzie niestety nie da się sterować klawiaturą ekranową. Więc teraz wchodzę sobie do pulpitu zdalnego, łączę się z moim komputerem. Powinno się zaraz połączyć. Ok, więc poszedłem sobie w inne miejsce domu i zobaczcie, nie wiem, czy będzie widać, bo trochę odblaski są, a teraz to zdecydowanie płynniej będzie chodzić, przynajmniej powinno. No i w miarę mogę sobie jeździć. Oczywiście lagi są niesamowite. Z tego względu, że... O, teraz całkiem nieźle jest. Z tego względu, że no po prostu to jeszcze idzie na internet, to nie jest tutaj wlanie u mnie w sieci domowej, tylko jak właśnie wyjechałem sobie gdzieś daleko, to właśnie mogłem sterować moim komputerem zdalnie i wy też u siebie możecie to robić. Po prostu musicie ustawić sobie swoją aplikację od Google'a i zabezpieczyć ją odpowiednim pinem i hasłem oraz połączyć albo parować odpowiednie urządzenia ze sobą. Dlatego nie ma z tym problemu i naprawdę można sobie w tego Worda jakoś tam grać, chociażby zbierać te diamenty, bo oczywiście o wyścigu multiplayer nie ma tutaj mowy. No jest, jak widzicie, tak sobie. Ale ogólnie można sobie pozbierać te diamenty. Można sobie, nie wiem, wejść do garażu, tutaj zmienić samochód na jakiś inny mech. Tak, i wybrać sobie, nie wiem, co ja tam jeszcze mam. Na przykład weźmy sobie RTRX-a i hop. No niestety w moim Passerati były takie lagi, że się po prostu nie dało się grać. Ale tutaj chyba będzie w porządku. No i wychodzimy. I możemy jechać chyba dalej, co? Więc tak to sobie wygląda. No tutaj dużo płynniej chodzi. Ja, gdy byłem właśnie poza domem, daleko, nawet na internecie radiowym, no, wyglądało to dosyć ciekawie. W sensie można było dość komfortowo obsługiwać komputer, co mnie zdziwiło, bo to naprawdę bardzo płynnie chodzi jak na taką odległość. A byłem gdzieś z 300 km od domu i no w szoku byłem. Fajna sprawa. Tym bardziej, że ja myślałem, że to jest polanie, no nie? Jakbym obsługiwał komputer o tak o sobie tabletem, nie wiem, tam otwierał strony, to oczywiście to chodzi dużo lepiej. No ale jak widzicie, można sobie chociaż te diamenty zdalnie przy pomocy tableta zebrać w Wordzie. O Boże. Działają tu oczywiście wszystkie inne klawisze, jak wrócenie do domu. Można sobie na czacie pisać, znaczy do domu, do garażu. Na czacie można sobie pisać, można sobie tuningować, na przykład. O, tuningowanie to ciekawa sprawa chyba będzie. Szczególnie naklejenie naklejek. No, podejrzewam, że będzie z tym problem. O, to trzeba tak i... Patrzcie, da się! Oh my gosh! teraz trzeba jakoś to obrócić. Jak się tu obraca? To jest tak chyba. Yeah! Także można grać, ale no wiadomo, że to nie jest takie komfortowe granie jak na komputerze. Jednakże jeśli ktoś ma na przykład lepszy internet niż ja, może sobie spróbować pograć. Bo to będzie też działało tak samo na telefonie komórkowym. Z tym, że już na telefonie komórkowym wątpię, żebyśmy zobaczyli cokolwiek na tym ekranie, ponieważ jest streamowana pełna rozdzielczość mojego monitora. No i dlatego to tak wolno chodzi. Podejrzewam, że gdybym miał szybszy internet, na pewno chodziłoby to dużo lepiej, więc polecam wam to przetestować sobie u siebie w domu. No cóż, bardzo wam dziękuję za to, że byliście teraz ze mną
A ja chyba wracam do komputera. Na razie, pa, pa.